Nuda. Jebana kurwa nuda. To największy wróg wszystkich artystów, poetów i myślicieli. Co prawda nie zaliczam się do żadnych z nich, aczkolwiek nuda, mam wrażenie, boi mnie bardziej niż przeciętnego człowieka. Dlatego dzięki kurwa niebiosom odkrytym przez Baumgartnera człowiek posiada coś takiego jak hobby. Jednakże hobby hobbiemu... Hobby? Hobby? Nieważne, kurwa nuda nudzie nierówna. Puzzle. Wielka zagadka ludzkości, wielka kurwa niewiadoma. Jeżeli jesteś pojebem za ADHD, to puzzle przeprawią ci o palpitację serca. Ja, mimo tego, co możecie wyczytać z internetu, jestem człowiekiem wielkiego spokoju i cierpliwości. Puzzle to jebane ukojenie, to bycie pierdolonym kwiatem lotosu na tafli jeziora. Siedzę i kurwa układam. Jak babkę kocham, trzeba być popierdoleńcem, żeby układać takiego tysiąca. Czy ludzie nie mają lepszych zajęć niż układanie kawałków tektury? Fotografia, sztuka zatrzymywania piękna, bla 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 bla. Każdy z was zna to gówno, cytują ten szajs na Joe Monsterze na równi z odcinkami o hipsterach. Tyle warta jest moja pasja. Robię zdjęcia od 6 lat i gówno z tego mam, ale może to i dobrze. Wolna wola to czynnik, który jest odpowiedzialny za 3/4 naszej pracy, niezależne od jej formy. To, co robimy, jakie podejmujemy decyzje i wykonujemy działania, tworzą coś, co kochamy lub nienawidzimy. Zawiłe? Wiem, ale nieważne! Takie gówno zawsze sprzeda się na fejsie albo Demiancie. Czytanie. Przereklamowane gówno, tekst drukowany na papierze, kto jeszcze bierze do ręki książkę? Przecież to obciach wyciągnąć w autobusie swój ulubiony tom i zanurzyć się w świecie fantazji. Najlepiej kurwa odpalić jeden z gejowskich serwisów informacyjnych i chłonąć gówno napisane w 5 minut, niż poznać myśli ludzi myślących. W końcu kto dziś czyta informacje drukowane? Wszystko jest w internecie. Może i jest, ale książki mają jedną rzecz, której internet nie zastąpi. Zapach i przewracanie stron. Tego chyba tłumaczyć nie muszę. Szachy. Intelektualne pedalstwo. Każdy, kto gra w to gówno, jest postrzegany jako narzucający się intelektualista, który opanował zasady gry dzięki dziadkowi, jak to było w moim przypadku. Jednak jak pomyślę, że dziś coraz mniej osób umie grać w szachy, to trafia mi jasny chuj. To równoznaczne z brakiem umiejętności grania w pokera albo tysiąca. Kurwa no, drodzy państwo, to podstawy podstaw. Ja już się nie pytam o brydża, kenta czy oczko. Zostaje muzyka, poezja duszy, nuty przeszywają serce, melodia napędza umysł. To wszystko prawda, o ile słuchamy muzyki, a nie radiowego pierdolenia o konkursach, w których można wygrać 100 tysięcy złotych i Mercedesa klasy gówno. Radia zbliżają się do poziomu MTV, które zatraciło już swoją misję. Dlatego też słucham muzyki klasycznej, której obce są elementy komercji i żałosnego ssania laski każdej stacji radiowej. W muzyce człowiek odnajduje coś, czego nie ma żadna inna dziedzina spędzania czasu. Prawdziwe, głębokie emocje. Jeżeli ktoś uważa inaczej, to oczywiście może powiedzieć, że zostaje sport, jedzenie czy choćby puszczanie latawców. Wszystko to jest równie prozaiczne, jak i właściwe. Powiem, co kto lubi jest tak naprawdę odpowiedzią dla każdego, kto szuka odpowiedzi, co robić w życiu. Najważniejsze to być szczęśliwym chujem, mimo życia w Polsce.